Zależy nam również na tym, aby ta przygotowana propozycja i projekt wykazywały zarówno skutki ekonomiczne, ale również skutki społeczne i te możliwości utrzymania, funkcjonowania zarówno instytucji kultury, placówek oświatowych, czy też instytucji miejskich. Wiemy, że niektóre samorządy, jak na przykład samorząd miasta Świnoujścia, ankietę przeprowadził wśród mieszkańców, bardzo prostą, 6 pytań, aby to mieszkańcy również zadeklarowali swoje opinie dotyczące oszczędzania. Mamy nadzieję, że wspólnie z szefami wszystkich jednostek miejskich, instytucji miejskich, ten plan oszczędnościowy będzie tak przygotowany, aby nie ograniczać funkcjonowania tych instytucji, co jest również ważne oprócz tej energii, abyśmy pomyśleli o sytuacjach też finansowych wszystkich pracowników, którzy są zatrudniani w instytucjach miejskich.